Za nami obóz w Gniewinie. Jestem zadowolony z pracy, którą wykonaliśmy. Popracowaliśmy i fizycznie, i był czas na odprawy taktyczne. Przećwiczyliśmy dużo różnych wariantów i gry ofensywnej, i indywidualnie w formacjach w defensywie. Także taki bardzo owocny okres, bardzo dobre gry kontrolne, które wiele nam na pewno pokazały. W tej chwili jesteśmy po meczu z Radomiakiem, gdzie no fizycznie trochę odstawaliśmy. Widać było, że już zawodnicy mają ten cały obóz w nogach i byliśmy trochę wolniejsi, ale dla mnie to bardzo dobry materiał z dobrym przeciwnikiem i jestem generalnie bardzo zadowolony. Nie było z pracy, którą wykonaliśmy, nie było większych kontuzji, drobne urazy, które dzisiaj wyeliminowały Josepha Ciseya. Trochę przejrzeliśmy naszą młodzież z Akademii, która też fajnie się zaprezentowała. Testowaliśmy dwóch zawodników. Z tych testów za dużo nie wyniknęło. Szukamy lepszych zawodników, bo o takiej klasie podobnych mamy wśród zawodników tutaj z naszej Akademii. Także my trenujemy, a myślimy dwutorowo, a też jeszcze dalej myślimy o wzmocnieniu rywalizacji i szczególnie w tych pozycjach takich ofensywnych, na pozycji 10, na pozycji na skrzydłach przy kontuzji Hajdarego. Miłosz Szczepański jeszcze nie jest gotowy do grania i na pewno nie będzie gotowy na pierwsze mecze. Pracuje normalnie, ale tam mięśniowo jest dużo do odbudowania i wpuszczanie teraz byłoby dużym ryzykiem go w gry, czy w sparingi, czy nawet w takie duże gry. Także wszystko trzeba cierpliwie poczekać, ale tak jak już powiedziałem, praca wykonana bardzo dobra i ja wierzę w to, że będzie zaowocuje i już w następnym tygodniu, gdzie będziemy schodzić z obciążeń, będziemy mieli taki klarowniejszy obraz.